zawór hydrauliczny, no i to też troszeczkę tutaj zaboli, bo taki zawór to jest kurde już powyżej 10 tysięcy złotych. Niestety no takie zabawy troszeczkę kosztują. Tak jak wspomniałem, silnik to jest około 100 tysięcy złotych netto. Także troszeczkę nam się tutaj tych różnych rzeczy nazbierało i niestety no to trzeba się tutaj liczyć z wydatkiem plus minus 200 tysięcy złotych. Witam serdecznie z warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie pod Górnem. Warsztatu, gdzie jak widać głównie naprawiamy ciągniki Fenta. W zasadzie tutaj mamy 3900 i 800 tam stoi jeszcze na wymianę przekładni. A tutaj ciągnik 900, dokładnie 936 z roku 2009. I tuż o tym ciągniku troszeczkę tam było nagrywane. Silnik, bo taka tutaj główna jakby rzecz w tym ciągniku, która nie domagała, no to silnik. Silnik wymieniliśmy w całości. No, silnik po naprawie fabrycznej z firmy Deutz. No i tutaj to już mieliśmy zrobione. Mieliśmy też tutaj naprawić układ hydrauliczny amortyzacji przedniej osi. Tu widzimy nowe akumulatory olejowo-gazowe są zamontowane. Wymienić osłonę pod kabiną, bo tutaj był problem też z układem klimatyzacji. Żeby to zrobić, to trzeba też kabinę zdemontować, ponieważ klimatyzacja też nie działała. No i tak jak zdjęliśmy kabinę, no i tutaj ta osłona leży do góry, to później będzie spakowane do, razem z częściami. No to tak, mamy tutaj parownik klimatyzacji, no widać zawalony kompletnie. Zero przejścia, trzeba było go wymienić. Zawór ogrzewania uszkodzony, tutaj też była taka, już nie pokażę, ale no to dodatkowy zawór zamontowany w układzie, no bo ten skoro nie działał, no to tam się ktoś ratował, żeby mu nie grzało. Takich zawsze jakieś drobne elementy, niestety przy takich większych naprawach wychodzą. Sterownik. No i rzecz, której tam nie było widać wcześniej, no to tu mamy przewody układu kierowniczego. Tu już też były przez kogoś naprawiane. Niestety to jest taka dosyć przykra tutaj sprawa, jeżeli chodzi o te przewody, no bo zdarzają się, że to cieknie. No i tutaj nie ma innego wyjścia, jak faktycznie, żeby to obchodziło i żeby było dobrze, to w oryginale. Tutaj widać ktoś, oryginalny przewód, jak widać, jest z guma, później z rurka. No i dorobić tego dosyć ciężko. My już też próbowaliśmy kiedyś nowe zakucie, przewód metalowy był stary, niestety to po jakimś czasie znowu zaczęło cieknąć i niepotrzebny stres i nerwy i tak się skończyło na wymianie na oryginalne przewody. Tu już widać też ktoś się ratował, na rurce przyspawał kruciec, do tego dorobił przewód, bo to nie jest ten przewód, nie jest oryginalny. No i gdzieś tam takie tutaj do decyzja jednak, żeby to, jak już jest kabina zdjęta, no bo to jest kupa roboty, żeby to zdjąć. Przewody też tanie nie są niestety. No ale no, jeżeli się popatrzy na stosunek później ceny części do kosztów robocizny, to jednak tutaj była decyzja, że trzeba wymienić na wszystkie nowe i żeby to chodziło i nie było, nie sprawiało tu już więcej problemów. Dodatkowo układ tylnego podnośnika do naprawy EHR, bo tutaj jest problem z EHR-em. No też wyszło. Siłowniki niestety były uszkodzone tylnego podnośnika. Jeden był rozkręcony, a drugi też tam uszkodzony. Także i tu skończyło się finalnie tym, że trzeba było wymienić jedno tłoczysko razem z tłokiem. A w jednym siłowniku na szczęście udało się wymienić tylko zestaw uszczelniaczy i wkręcić ponownie tłoczysko na tłok na tłoczysko. Dobrze zabezpieczyć klejem, no bo tam niestety jest skręcane, no i zdarza się, że tam ten gwint puści, no i się rozkręci, wtedy też ten podnośnik nie chodzi, ale oprócz tego niestety trzeba będzie jeszcze wymienić zawór hydrauliczny, no i to też troszeczkę tutaj zaboli, bo taki zawór to jest kurde już powyżej 10 tysięcy złotych, chyba 11 tysięcy złotych, tutaj to leży przygotowane, no i niestety takie coś zaboli, no bo tutaj to folii jeszcze zapakowany, no i jest, czeka na wymianę. Ciągnik prawie, że był gotowy, no bo z tym podnośnikiem tutaj też nie było do końca tak jeszcze 100% pewności, czy na pewno zawór. Zrobiliśmy tam, tak jak mówię, naprawiliśmy siłowniki, jednak ten podnośnik nie chodzi tak, jak powinien.
chodzić sprawny EHR. No i to wyszło właściwie w trakcie testów, już po wymianie silnika. No i też po wymianie silnika wyszło niestety następna rzecz, która też nie będzie niestety tania w naprawie, to zawieszenie przedniej osi. Tutaj robiliśmy sobie troszeczkę przeciągnikiem, było pojeździć, posprawdzać wszystko, no i mechanik, który jeździł ciągnikiem, stwierdził, że troszeczkę ta przednia oś, to zawieszenie nie do końca pracuje tak, jak powinno pracować, no bo niestety tutaj są luzy i niektóre elementy zużyte, chociaż już też były robione, a ciągnik ma tam około 10 tysięcy godzin. No i tu mamy te właśnie zdemontowane elementy od zawieszenia przedniej osi. No jak widać, to już skorodowane dosyć mocno. Tego oczywiście no, nie widać tak, jak jest ciągnik poskładany, no bo dopiero jak potem stwierdziliśmy, że co, ktoś już tutaj to też próbował wcześniej robić. I teraz kurczę, nie wiem kiedy i jak to długo faktycznie pochodziło. Ponieważ, tak jak mówię, że ktoś próbował robić, bo tak jak tutaj było już grzane ten wahacz, czyli ktoś tu rozbierał. No i tutaj niestety ten wahacz jest do naprawy, ponieważ ta średnica, ten otwór jest rozkalibrowany. No i trzeba go zregenerować, żeby wrócić do wymiaru pierwotnego. No bo w tej chwili to wygląda to tak, że nawet jak osadzimy nowe łożyskowanie, to tam niestety ten luz nadal występuje. No i tak samo tutaj w tym wahaczu, czyli tutaj akurat lewa strona cała kompletna, i górny, i dolny wahacz, niestety muszą być zregenerowane i dopiero wtedy będzie można zamontować nowe części, no bo w tej chwili zmontaż nowych części niewiele by nam tutaj pomógł. Widać tutaj słożnie od zawieszenia. Zawieszenie przedniej osi, o tyle to jest istotne i ważne, no bo no tutaj mieliśmy już taki skrajny przypadek, może już kiedyś mówiłem, że z powodu właśnie nadmiernego luzu na zawieszeniu, dosyć dużego luzu, no spowodowało to, że został uszkodzony korpus przedniej osi, a to już jest następne kilkadziesiąt tysięcy złotych. Niestety taka przyjemność kosztuje, no bo to sama część kosztuje dosyć dużo. Wyrwało po prostu, tutaj pękła obudowa przedniej osi, ponieważ ten luz ktoś nie dopatrzył i tam jeszcze chyba nie do końca była dokręcona śruba, no i spowodowała takie dosyć duże nieszczęście. Oczywiście klient, kurczę, wtedy jeszcze byliśmy autoryzowanym dealerem Fenta, no to tutaj do nas duże pretensje, że to taki szajs, ale to myślę, że nie do końca był szajs, a jedynie gdzieś tam jakieś przeoczenie i zaniedbanie ze strony obsługi. Także tutaj na te elementy zawieszenia przedniej osi trzeba patrzeć, bo to nie tylko o komfort chodzi, ale też o uchronienie się przed dodatkowymi kosztami napraw, które no nie są małe. Tak, co do kosztów, to za chwileczkę. Na przykład na przykładzie tego ciągnika, tu widzimy jeszcze resztę tych rzeczy wymienionych w ciągniku. To jest ten wspomniane tłoczysko i tłok siłownika hydraulicznego tylnego podnośnika. Mamy tutaj zbiorniczek wyrównawczy. Tu są akumulatory, te olejowo-gazowe, zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego. O, taki zawór był zamontowany w układzie ogrzewania, który miał zapobiegać temu, żeby nie grzało w kabinie, ponieważ oryginalny zawór był zacięty. Przewody układu chłodzenia, bo wiadomo, tutaj silnik wymienialiśmy, no ale silnik to też nie jest cały kompletny, bo się mówi, że jest kompletny, on jest prawie kompletny, bo tak jak mówiłem wcześniej, silnik, tutaj coś mi kolega... Tutaj ktoś tak wcześniej... Wklejał. Nie wklejał, tylko tak po prostu wymieniał wężyki, że naciął sobie wężyk razem ze zbiornikiem, a jakby opis mechanika był taki, żeby założyć oryginalne wężyki, bo jakby wymiana nie pomogła, a tu się okazuje, że ktoś po prostu nożem, przeciął zbiornik. Nożem tak haknął, no i... No i tak to jest, nie? No to chwila nieuwagi, albo za ostry nóż, tutaj widać cenna uwaga mechanika, no i też jakby tutaj spostrzegawczość, no bo to może by nie każdy zauważył, że to jest przecięte i wymiana kolejny raz wężyka by nie pomogła. Ale wracając do kompletnego silnika, mówi się, że kompletny silnik, ale to nigdy zawsze nie jest kompletny, bo jest bez sprzętu elektrycznego, czyli bez alternatorów, bez rozrusznika, jednego paska brakuje na przykład. No i wiadomo, że tutaj te przewody później, które już są między silnikiem a filtrem powietrza, czy między silnikiem a chłodnicami, no to też one w komplecie, wiadomo, nie przychodzą. No i tutaj mamy nowe przewody pozakładane, to widać, bo
jeżeli się inwestuje i się kupuje silnik za 100 tysięcy, no to potem ciężko trochę też takie głupie oszczędności za kilkaset złotych prowadzić. Także trzeba też wymieniać, zresztą przewody gumowe w układzie chłodzenia i czy układzie sądzącym należy częściej wymieniać niż przy naprawie silnika. Zawsze trzeba sprawdzić, czy gdzieś tam nie jest skruszały, gdzieś nie ma jakichś mikropęknięć, no bo później to może się zemścić, że no właśnie zaciągnie brudnego powietrza do układu sącego, no i nieszczęście gotowe. Bądź jeżeli w układzie chłodzenia pęknie taki przewód, wyleci cały płyn, no to też możemy tutaj doprowadzić do poważnej awarii. To są elementy, które okresowo zawsze przy przeglądzie trzeba sprawdzić. No i jeżeli jest taka potrzeba, to natychmiast wymienić, no bo to takie niedroga rzecz, stosunkowo niedroga rzecz może spowodować bardzo, bardzo duże uszkodzenia silnika. Jeżeli chodzi o koszty, no, tu jeszcze jest poduszka zawieszenia wymieniona. To akurat jest oryginalna, tylko nie z Akko. Wiadomo, tutaj też wprowadziliśmy rzeczy, które nie trzeba wymieniać na tak zwane oryginalne, no to żeby tutaj zracjonalizować koszty, no to też zrobiliśmy tak, żeby te części, które można zastosować w zamienniku albo bezpośrednio od producenta, to stosujemy od producenta, także to też nie ma tutaj większego problemu. Możemy oczywiście oryginalne, jeżeli klient sobie życzy, to sami niektórzy klienci chcą tylko i wyłącznie oryginalne części. No ale jeżeli jest to ta część oryginalna, ale tak powiedzmy oryginalna, tylko z nazwy, o widać, jak tutaj przewód układu sącego, tutaj doskonały przykład, jak tu już jest popękany, czyli gdzieś tutaj pęka, to jest ewidentnie wpływ też wysokiej temperatury, bo tam w tej komorze silnika jest wysoka temperatura, no i widać, jak ten wąż jest skruszały, więc a jest na układzie sącym, czyli jest to przed turbiną, bo jak za turbiną pęknie, tragedii nie ma. To tam co najwyżej ciągnik troszeczkę osłabnie na chwilę, bo wydmucha część powietrza, czyli będzie brakowało tlenu, no, silnik się będzie dusił, kopcił na czarno, no ale tragedii nie będzie. Natomiast jeżeli to coś pęknie, wąż uszkodzi się przed turbiną, no to może nam doprowadzić do naprawdę bardzo poważnego uszkodzenia. Tu nie było tego typu uszkodzenia w silniku, po prostu nieszczęśliwy układ rozrządu i spowodował, no rolka spowodowała uszkodzenie bloku silnika, także tutaj no później jak się tak przeliczyło, co by trzeba wymienić, no to najbardziej racjonalnym był silnik, jeżeli chodzi o racjonalność naprawy. Niestety, no takie zabawy troszeczkę kosztują. Tak jak wspomniałem, silnik to jest około 100 tysięcy złotych netto. Oczywiście ze zwrotem starego. Jeżeli ktoś by nie chciał zostać starego, no to trzeba dopłacić troszeczkę więcej. Można sobie stary silnik na pamiątkę zostawić. Ale jeżeli się silnik zwraca, no to jest plus minus około 100 tysięcy złotych za sam silnik. No, niestety jest to kupa też tutaj jeszcze pracy, żeby silnik w takim ciągniku wymienić. No i plus dodatkowe rzeczy, które tu w ciągniku będą porobione, czy już zostały zrobione, czyli mamy naprawę układu hydraulicznego tylnego podnośnika, łącznie z wymianą zaworów, naprawę ogrzewania, wymianę przewodów układu kierowniczego, naprawa zawieszenia przedniej osi, naprawa amortyzacji przedniej osi. Tu jeszcze zobaczę, tak sobie posłużę się ściągą, co tu jeszcze robiliśmy. Wymiana przewodów orbitrola, mieliśmy przedniego, tylnego, prawego. Naprawa amortyzacji zawieszenia kabiny. No i tak, no ta osłona jeszcze pod kabiną. Także troszeczkę nam się tutaj tych różnych rzeczy nazbierało i niestety, no to trzeba się tutaj liczyć z wydatkiem plus minus 200 tysięcy złotych. No i to chyba będzie taki rekordowy, jednorazowy koszt naprawy ciągnika Fendt w naszym warsztacie od jakiegoś tam dłuższego czasu. Zawsze tutaj, jak już się przekracza stówę, to się robi tak dosyć, no dość powiedziałbym, nie, może nie ciekawie, ale no, dramatycznie wygląda, że 100 tysięcy za naprawę ciągnika. No a dzisiaj no, tutaj mamy taki ciągnik, którego naprawa tutaj wyjdzie około 200 tysięcy złotych. Nie aż taki stary ciągnik, no bo tak jak mówię, 2009 rocznik. Przebiegu też nie ma aż tak strasznie dużo, bo to mówię plus około 10 tysięcy godzin, no ale 200 tysięcy niestety trzeba będzie w ten ciągnik tutaj jakby zainwestować.
Z tym, że po zainwestowaniu tych 200 tysięcy wiadomo, że ten ciągnik będzie pracował i będzie wszystko ok. Cena części niestety troszeczkę może powalić, no bo też ceny niestety stale rosną. Zresztą koszty robocizny też wzrastają. Tutaj jeszcze jakieś specjalne warunki zastosowane, jeżeli chodzi o rozliczenie kosztów, czyli specjalny rabat zastosujemy do tego klienta, no bo z uwagi, żeby na zakres naprawy i wysokość, wartość tej naprawy, no ale dziś na przykład miałem dyskusję z klientem, przekładnia Vario, nawet nie od tego modelu, tylko od ciągnika mniejszego, ML200, czyli tam powiedzmy stara 900, ale w tej nowej już kaście, jak to mówimy, jest dzisiaj wydatek, przekładnia regenerowana, fabrycznie oczywiście, z pełną gwarancją, ale przy założeniu, że starą się oddaje, to jest 75 tysięcy złotych netto, za taki no, stosunkowo nieduży aż element, no ale takie mamy ceny. Ceny części tutaj, jeżeli chodzi o markę Fendt, Massey czy Valtra, czyli mówiąc tak bardziej skrótowo, grupa Akko, no to od marca te ceny części dosyć mocno podrożały, niektóre nawet powyżej 20-30%. No i to potem się stąd się biorą też koszty napraw ciągników właśnie z tej produkcji, czyli Valtra, czy Fendt, czy Massey, no bo, ale wszyscy, bo to żeby nie było, że mówimy, że Akko podrożało, u wszystkich części w zasadzie podrożały, no to wynika z różnych przyczyn, na które my już też nie mamy wpływu, a wiadomo, że no, ciągnik, jeżeli jest potrzebny w gospodarstwie, no to trzeba go naprawić, no i dalej eksploatować. Dzisiaj jeszcze się opłaca naprawiać, no bo cena nowego ciągnika, no to wiadomo, że czasami może być dwójka z przodu, a jedynka i z dużą cyferką z tyłu, więc to są też takie kwoty dosyć porażające, czyli 200 tysięcy robi wrażenie, natomiast przy cenie nowego ciągnika tej wielkości to już jednak nie jest znowu aż taki duży udział, znaczy udział, duża część ceny nowego, tym bardziej, że na przykład tutaj mamy w zasadzie praktycznie nowy silnik z pełną tutaj gwarancją, że tak jakby praktycznie nowy, on jest niby regenerowany, a czasami to jest tak, że to jest zupełnie nowy silnik, ale tylko dlatego jest tańszy, że trzeba oddać używany. Tymczasem serdecznie dziękuję oczywiście za uwagę. Zachęcam do oglądania filmu na naszym kanale. Niestety troszeczkę ostatnio Was zaniedbałem, ponieważ no, to wynikało z ilości innych obowiązków. Mamy tutaj praktycznie prawie że sezon, bo teraz mamy najgorszy okres, czyli przed żniwami, gdzie jeszcze maszyny musimy przygotować, ale myślę, że teraz troszeczkę gdzieś tam się czasu znajdzie i parę ciekawych tematów będzie można pokazać. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę. Oczywiście, jeżeli komuś się film podobał, poproszę łapkę w górę i do usłyszenia.